Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z Śródziemia Cień Mordoru. Bodajże to już pewnie 12 odcinek, ale dokładnie nie sprawdzałem. No tak, ostatnio nie wiem co robiłem, szczerze mówiąc, nie było nawet misji fabularnej. A tak się rozglądam, czy coś jest tu konkretnego do zrobienia. Tu mam teren czysty, tu też. Tu w sumie moglibyśmy odbyć pewien pojedynek. W sumie możemy się tu tepnąć i tam porobić te rzeczy. Bo już mam dosyć tych uruków i tych ich wzrostów potęgi. Przydałoby się już zakończyć ich rządy raz za dobrze i mieć to z głowy. Tak naprawdę. Patrzę tutaj jeszcze na sztylety, czy nie ma tu specjalnych, ale nie ma. Więc można sobie odpuścić. O, coś w ulepszeniach mamy. Atrybuty. Nie da rady. Za mało tego mamy. Dobra, mniejsza. Chciałbym teraz wykonać tą misję. Nie chcę sobie walczyć, wierzcie. Nie jest to moim celem, ale chcę tylko się tam dostać. Nic więcej. Ja tam się nie podglądaj, nie. Rób co do ciebie tam należy. Okay, to jest gdzieś tutaj. Tam musimy dotrzeć. Aby zrobić właśnie ten pojedynek, żeby go stoczyć. Aha, a oni będą toczyć. No dobrze, no, obijemy ich szybciutko i sprawnie. Co narzekasz? Kurde, ale to zabój to. That's blah blah blah. More smash, stab, kill. Dobra, na niego działają kończące z ukrycia ataki. Moment, chcę go oznaczyć. Resurrection trick from your elf friends, did you? Tak, nauczyłem się zniszczyć. O, jeden zabity. Okej, tu się zakończyło końcem. Bo tamten odniósł sukces, zaraz go rozgnoję i straci tę swoją pozycję. A, w sumie też tak może być. Trochę zapomniałem jak się grało. Troszkę czasu to potrwało. Ale dzisiaj sobie postanowiłem... A, może jeszcze zagrał. Dobrze. Uło. On your knees, worm! We've got your feet! Uo! To musiało zabolać już. Co uciekasz? Nie ma uciekania. O co? No ej! Jak ty mam przechwycić? Nie ma! Ty mi bo mi ucieknie, Dion! Dion mi już uciekł. On od góry mi ucieka, to gnój. Tu jesteś. Nie ma. Nie ma! On mi nie może uciec.
skoro już zyskał potęgę, to też musi po prostu ponieść klęskę. Kurde, będzie mi tak w nieskończoność uciekał. No, wsuń się, orku, ty głupi! Chodź, ała, ała! No i zaraz spadnę. No nie, on się tak będzie ze mną bawił. On się tak będzie ze mną bawił, ja wam mówię. Dobra, jest tam. On mi tak łatwo nie ucieknie. Nie. Trochę się pomęczę, ale... Uda mi się wcześniej czy później zławić. I przez pan. A teraz daj mi informacje o najnowszych urukach, jakie tutaj przybyły. Dobra. O, jaki zakapturzony skrytobój, no widać, widać, taki typowy. Dobra. Poszło. A to muszę jeszcze z wami męczyć. O! Fajnie. Zaraz sobie to wezmę. Sobie tylko to podnieść i przyda nam się taka mityczna rzecz, tylko aczkolwiek przydałoby się odblokować coś. Tylko co my mamy teraz za mityczne zaklęcie zagłady? Aha, aha, nie, na razie nam się nie przyda, dopóki nie odblokujemy slotu na runę. Na razie możemy o tym zapomnieć. Tam mamy informatora. Porządek. A ja zaraz wezmę jeszcze tamte informacje. O ile nie zostanę wykryty. Bo na razie to się tutaj ostra walka działa. Biba w jednym. No ale co, zobaczymy, będzie jeszcze jedną taką stracić walkę. Dobra, ciebie chcę przesłuchać. Ty gnoju, jak śmiejesz mi przerwać? Dobra. A ciebie przesłuchamy. Teraz takie informacje. Jaki szaman, kurde, ryj w chuj. Dobra, gadasz. Coś jeszcze? Chcę stawiać opór. Jakieś informacje. Ale chyba to już nam się nie przyda, bo mamy wszystkie ogólnie informacje, jakie żeśmy uzyskali. Tak, wyjdź, wyjdź. Trudno, że stracimy je. Dobra. Jakieś ziółka bym wziął. Chyba tutaj są najbliższe. Okej. Dobra, a teraz tak, tu ciągle jacyś informatorzy przychodzą.
Jeszcze bym odebrał sobie nawałnicę wyjącą. Tak po prostu. Tam jeszcze przydałoby się stąd uciec. Może nie chcę toczyć więcej walk. Po prostu zdobyć to, co żebym zabił z tamtego orka. Już 10 minut, patrzcie, jak szybko. No! Oni mnie nie widzą, oni są. Oni już nie żyją. Okej. O ty! O ty. Ale mnie tutaj koszą. Niedobrze. O kurde, no dobrze, że mnie tam zaraz nie padł. Skup się, musisz się w chuj skupić. Kurde, nie wyszło mi. Dobra, uciekaj, uciekaj po zioła. Ała, o ty gnoju. Oj, nie można mu teraz pozwolić paść. Nie. Teraz uciekaj. Teraz przydałoby się uciec po te zioła. Jest ich faktycznie za dużo. I się trochę przeliczyłem z moimi siłami. Ale niemniej jednak możemy im uciec bez problemu. Trochę mnie Sinki obił. No może bardzo niż trochę. O, tutaj mamy to zioło. Ale jest ich kurde około... około 15. Jak mniej więcej. No na max do 20. Musimy uciec. Nie, jeszcze z góry. That's the ranger! Trzeba wszystkich tutaj obić, to porządnie. Myślę, że nie rezygnujecie, to ja też nie będę rezygnował. Po prostu tak zrobię. Musiałem sięgnąć po zioło, bo byłoby gorzej, jakbym tego zioła nie uzyskał. A, dostało mi się. Dobra, teraz jeszcze waszą kolej. Poszło. Więcej was jeszcze. Ała. Troszkę się skoncentrowałem. Dobra, odpuśćcie sobie naprawdę. Nie macie tu czego szukać. Proszę was, będę tutaj bił i bił, dopóki was nie wymorduję, no. Panie. No, i git. Już odpuściliście sobie. Kurde, naprawdę masakra z nimi jest walczyć. Jeszcze z 20 takiego oddziału. To jest już naprawdę horror. No i przychodzą następni. No. I to taka jest robota. Ała! To nieładnie. Chcecie walczyć? Okej. Okay. Na własne życzenie walczymy. Yeah.
naprawdę fajnie. Dopóki nie oberwałem z tej strzały. Wyprzają, boją się. Jeszcze idą. Oni nie chcą ze mną kończyć. Dobra. Walczymy dalej. Ja naprawdę proszę się o to. O nie, dobra, starczy już tej walki. To tylko nam czas zabiera, a ja mam tu misję wykonywać, a nie się motać z tymi gnojami. Bo oni będą się rozbić na pewno w nieskończoność, więc no nie ma sensu tu walczyć z nimi. Myślałem, że to, nie wiem, że ich pobije wszystkich, ale nie, ich jest chuj za dużo. Dobra, i zbijam manatu. Tu jeszcze mam jednego do ubicia, przywódcę. Zaraz to ogarniemy, tylko no, muszę jakoś im uciec. Tutaj to jest, gdzieś na pewno wysoko. Możemy wziąć elfie strzały, nie, już wszystkie w sumie. Dobra, jest tutaj kolejny uruk, próba krwi. Dobra, nieczystego trzeba obić. Znowu tutaj, już uciekałem. Alright, I'm ready. Open the cage. Chcę mu heada strzelić, serdecznego heada. Fuck, Rock. Przed ogniem się boi, no. Uło. Teraz powinien uciekać. Ale ta się tu zadyma stała. What? Ucieka? Otęgnuj. Zbiega mi. Nie mogę. Nie mogę. Jaki ryj, kurde! Jak były Andrzej Leper. O Jezu, masakra. Co on ma za facjatę? Czekaj, bo on mi chce uciec. Kolejny uruch będzie mi uciekał, no nie wierzę. Raz ich złapię.
come on a road builder. Już chciała. O kurde, przysłał swoich chłopców. Bo sam sobie nie da rady. To Gnut tworzyli. A to Gnut. No! Co ty robisz? He's right here! Piece of mud! Clearly I need to find a deeper, darker cave to bury you in! Czekaj, ale ten koleś mi tu chce uciec. Dobra, zarąbany, tylko gorzej będzie właśnie z tym. No, nie mam elfik strzał. Zajebiście. Ale ja z nim nie dam rady przecież. Bij, 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 bij! Bij go, dobrze! Trzeba go w końcu upierdolić. Nie odpuszczę ci teraz tej walki, nie ma. Jest! Największy pedał uruków Saurona padł. Sorry, że już to musiałem powiedzieć, ale no... Ile razy ja go spotkałem, to ja zawsze padałem. Gnój się w końcu skruszył. Świetnie. Przecież ja już oszalałem. Ja już kompletnie oszalałem. Jestem madness. Dobra, pięknie. No i czysto! W cholerę czysto! Jeszcze mamy konfrontację, więc zrobimy sobie to jak najbardziej. Trochę daleko, ale zrobimy. Ale jestem w chuj zadowolony, że już nie ma tych dwóch pedałów. No właśnie nie ma tego jednego największego, który potrafił zatruwać. Takie damage robił, że się już wkurzałem. Ale moje cierpienie już... po prostu zostało zaspokojone. Poprzez zabicie tego drażniącego uruka. Taki drętwiejszy parkour Taliona, ale jest. Tu już nie ma mojego miejsca, a teraz trzeba się tam udać. Dobra, pięknie. A i będzie ten gościu opancerzony. Ta, maniak. Ja mu dam maniak. Już dwa razy z nim ci widziałem i dwa razy przegrałem. Więc teraz trzeba... trzeba za trzecim razem to zrobić, bo ja już po prostu... no idzie po raz trzeci paker. Dobra, koniec z tobą już. Tym razem będzie już z tobą koniec. Tylko daj mi najpierw obmyślić plan działania. Żeby to nie było. You smell blood around here? No, you're imagining stuff again. Oh, smell it too. Smells like Caragor blood. That's me, you idiot. I killed one earlier and got it all. Sorry, odbiło mi się. Ale debile mnie nie widzą. Crush it, my. O nie! No nie, ja jeszcze innego mogę ułem. No tak, trzeba powtórzyć. Dobra. Oba. Trzeba na ciebie wymyślić w jakiś sposób, bo tak cię nie ubijemy w życiu. Co, będę cię rzucać? O, to go nacisnął, może cię chować. Get down here and face me!
Kurde! O kurde, oni chyba przeginają. Ty, czemu mi uciekasz? Ten gnój mi już ucieka. Patrzcie go. Taki z niego był bohater. Jest, mogę cię teraz przesłuchać bez problemu. Ej, ucieka mi. Ten już mi ucieka. Wymiękna. Już wymiękna. Co za gnój. Ale on za dupca. Ale on strasznie za dupca. Porąbało go. Co? No jak to cel mi uciekł? Jakie gówno! Jakie rąbane gówno! Uciekł mi! Co za motherfucker! No uciekł mi! Już był blisko! Już miałem go! Nie, nie wierzę, uciekł sobie. Tak po prostu uciekł. Super! Nie, nie, już jestem zażenowany tą sytuacją. Boż, kurde, go miałem. Miałem tego maniaka. A maniak rzeczywiście jest maniakiem i ucieka sobie. Jak gdyby nigdy nic. Już nas obić tych portierów, którzy mnie tu wkurzają. Odpuśćcie sobie już. O! Widzę jakiś uruk przymocnika. Znowu ty! Znowu ty! Przecież już zabiłem! Jakim cudem żeś wrócił? Jakim... kurwa... cudem mi... odżyłeś? No nie, zatruł mnie. Zatruł mnie, gnój! Nie żyjesz. Wata, fianie. To jeszcze jestem zatruty. It is done. To gówno ożyło. Dawaj mi to. Dawaj mi to, ale już. Jeszcze żyję. Nie mam zamiaru padać. Ty już padasz na chwilę. Ciebie tam wystrzelę. Hajdzik. Pięknie. Jeszcze Koragor. O nie. O mi stąd. O kurde. Fuck! No gówno mnie zjadło! Jakieś szczursko i rąbane. Nie, nie. No, zginął. Nie, no musiałem paść. Really? Nie, nie, no. Ścinarz teraz ma awans. Wierszak ma awans. Kto jeszcze ma awans? Na haju. Pizda na haju. Zabliźnięty ciul. Super. Egzotycznie normalnie. Na haju dostał awans. Skrytobój dostał awans. Zajebiaszczo. Teraz przychodzi jakiś nieznany uruk, którego trzeba odkryć. Świetnie. Po prostu bomba. Cud. Zamknij się. No i przez ciebie teraz... Nie, ja już nie mam zdrowia do tych uruków. Wiecie co, ja najlepiej to będę robił poza odcinkiem. To już był chyba ostatni odcinek z takich podbojów. Mnie to już po prostu męczy i to w cholerę. Następny odcinek będzie z misją fabularną. Od razu wam to mówię, z misją fabularną, czyli tutaj. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I tak jak mówię, już nie mam sił do tych imbecylów. Ja bym sobie to najlepiej zrobił poza nagraniem, żebym miał to już czyste. Ale mogę sobie skilla jakiegoś odblokować za to. Więc na koniec jeszcze coś blokujemy. Upiorny cios kończący. Wejście barkiem. O, szybki rzut. Przeskok z ogłuszeniem. A weźmiemy to. I już się żegnam. Trzymajcie się, na razie.
Yo.